Na tym filmie pokażę Wam, jak należy podejść do tematu obliczania średniej, gdy mamy dwie zbiorowości i dla każdej z nich mamy własną średnią, a pytanie jest w tym momencie, ile by wynosiła tak zwana średnia ogółem. Zadanie przykładowe jest tutaj napisane. W dwóch przedsiębiorstwach przeprowadzono badanie pracowników pod względem stażu pracy. Otrzymano następujące wyniki. Pierwsze przedsiębiorstwo, tutaj domyślnie to powinno być jako średnia, wynosi 14, a współczynnik zmienności klasyczny liczony na odchyleniu standardowym 20. W drugim przedsiębiorstwie średnia wynosi 10 lat, a współczynnik zmienności liczony na odchyleniu standardowym 25%. Polecenie brzmi: oblicz współczynnik zmienności stażu pracy dla zbiorowości pracowników w obydwu przedsiębiorstwach. W przedsiębiorstwie pierwszym było zatrudnionych 120 osób, a w przedsiębiorstwie drugim 80 osób. W takim zadaniu wydaje się, no jak tu mam policzyć, jak tu jest 20%, tu jest 25%. Chodzi o coś takiego, że my musimy policzyć ogólną średnią dla obu przedsiębiorstw razem, ile wynosił przeciętny staż pracy w obu przedsiębiorstwach razem, jakby to były dwa oddziały jednej firmy. I potem dla każdego z tych przedsiębiorstw wyliczyć odchylenie standardowe, ile wynosiło, i policzyć jakby odchylenie standardowe dla obu wyników naraz. Zacznijmy od tego, że sam współczynnik zmienności, ten klasyczny, bazuje na odchyleniu standardowym podzielonym przez średnią arytmetyczną. Jeżeli ten wzór przekształcimy, to istnieje możliwość, powiedzmy, wyznaczenia odchylenia standardowego jako tego elementu dla przedsiębiorstwa pierwszego, ile wynosi odchylenie standardowe stażu pracy dla pierwszego przedsiębiorstwa, jak i dla drugiego. Jeżeli policzę współczynnik zmienności razy średnią, otrzymam odchylenie standardowe. Czyli ten wzór jest równoważny z tym i dzięki temu przekształceniu możemy obliczyć, ile wynosi odchylenie standardowe w pierwszym przedsiębiorstwie, przemnażając odpowiednio współczynnik zmienności już zamieniony na ułamek dziesiętny razy ta średnia, wychodzi 2,8 lat. Tyle wynosi to wychylenie na minus i na plus pod względem stażu pracy w tym pierwszym przedsiębiorstwie. W drugim przedsiębiorstwie mamy analogicznie wynik odchylenia standardowego, również z tego wzoru, gdzie podstawiamy współczynnik zmienności, jaki obowiązywał w drugim przedsiębiorstwie, razy średnia stażu pracy, jaka była w tym przedsiębiorstwie, i mamy wynik odchylenia standardowego w drugim przedsiębiorstwie. Te dwa wyniki będą nam potrzebne do ostatecznego, tego powiedzmy, jakby docelowego elementu ostatecznego, jaki musimy wyliczyć, czyli współczynnika zmienności, ale dla ogółu przedsiębiorstw. A my mamy w tym momencie dwa przedsiębiorstwa. I je trzeba, że tak powiem, nieładnie mówiąc, zbić w jedno przedsiębiorstwo. I zaczynamy od tego, że średnia arytmetyczna pierwszego przedsiębiorstwa wynosiła 14, pracowników było 120, w drugim przypadku staż pracy przeciętnie w drugim przedsiębiorstwie wynosił 10 lat, a pracowało 80 osób. Dzięki takim wynikom jesteśmy w stanie policzyć tak zwaną średnią dla dwóch podgrup, czyli jakby traktujemy, że chcemy obliczyć, ile wynosi średni staż pracy dla obu firm łącznie. Gdzieś będzie to liczba między 10 a 14, ale ile, to zależy od tego faktycznie, ile było osób pracujących w każdym z przedsiębiorstw. Generalnie wzór na obliczenie średniej ogółem, bo ja na to tak mówię, czyli średniej ogólnej, kiedy mamy kilka średnich w międzyczasie już policzonych, tak jakby średnich dla jakichś podgrup. Zobaczcie, to wygląda jak średnia arytmetyczna dowolnych elementów, gdzie wagami są liczebności tych elementów. Czyli średnia pierwsza występowała na przykład dla 120 obserwacji, średnia druga dla 80, a łącznie obserwowanych było 120 plus 80 obserwacji, czyli tyle było osób badanych. Wówczas otrzymana średnia arytmetyczna wynosi 12,4 i można to oczywiście zinterpretować jako przeciętny staż pracy w obu przedsiębiorstwach naraz.
I tak jak mówiłam, średni staż może być między 10 a 14, no innego faktycznie się nie da wyniku otrzymać, ale czy to będzie równe 12? Nie zawsze. Wszystko zależy od tego, ile było jednostek w pierwszym przedsiębiorstwie i drugim wziętym do badania. Drugim elementem, który musimy policzyć, jest to tak zwana, ja mówię na to, wariancja ogółem, czyli to jest wariancja dla dwóch podgrup. Czyli znamy odchylenie standardowe w pierwszej grupie, w drugiej grupie. Każdą z tych wartości naturalnie można podnieść do kwadratu i dopiero to będą wariancje w każdym przedsiębiorstwie ogółem, przepraszam, oddzielnie. A my musimy obliczyć, ile by wynosiła wariancja dla obu przedsiębiorstw naraz. I wzór, który tutaj zobaczycie, może się wydawać skomplikowany, ale pierwszy człon przypomina ten wzór jak dla średniej. Czyli w każdą wariancję trzeba przemnożyć przez jej liczebność i dodać do znowu liczebność razy wariancja, którą otrzymaliśmy, te wariancje indywidualne, czyli te odchylenia faktycznie podniesione do kwadratu zapiszemy. Drugim elementem, nieco trudniejszym, ale nie znaczy, że niemożliwym, jest policzenie tego, powiedzmy, ułamka, gdzie w liczniku od każdej średniej, a mamy je dwie, 14 i 10, trzeba odjąć średnią ogółem, która wynosiła 12,4, podnieść tę różnicę do kwadratu i przemnożyć razy odpowiednią liczebność dla danej średniej. Wygląda skomplikowanie, ale na przykładzie nie będzie to takie trudne. Zobaczcie teraz tak. Pierwszy element nie jest trudny, bo bierzemy liczebności każdego z przedsiębiorstw, mnożymy razy odchylenie podniesione do kwadratu i dzielimy przez łączną liczebność, jaką tutaj musimy wyznaczyć. I ten wzór rozszerzamy o tą sumę. Tak jak mówiłam, od każdej średniej trzeba odjąć średnią ogółem, która nam wyszła, tę różnicę podnieść do kwadratu i przemnożyć razy liczebność danej średniej, tej powiedzmy danej podgrupy. Potem dodajemy kolejny element, czyli jak średnia różniła się poszczególna od średniej ogółem, tą różnicę podnosimy do kwadratu i przemnażamy razy liczebność, jaka była dla danej średniej. I tak jak było tu w elemencie wcześniejszym, dzielimy przez łączną liczebność obu grup i po oczywiście obliczeniu w kolejności, wiadomo, najpierw tych różnic, potem podniesionych do kwadratu, przemnożeń, wykonania, wszystko ze sobą pododajemy. Wychodzi nam wariancja ogółem 11,044. Pamiętamy o tym, że każda wariancja, czy to ogółem, czy jakaś tam, powiedzmy, dla danej podgrupy, nie podlega interpretacji, nie jest to. Po prostu jest to pozbawione sensu takiego merytorycznego. My dopiero możemy interpretować pierwiastek z wariancji. Będzie to po prostu odchylenie standardowe dla całej grupy obu przedsiębiorstw naraz. Wówczas taki wynik wynoszący 3,323, dopiero on podlega interpretacji. I wtedy możemy powiedzieć, jak nasz staż pracy w obu przedsiębiorstwach różni się od średniej ogółem, która oczywiście teraz wynosi 12,4. I takie odchylenie 3,323 w porównaniu do średniej wynoszącej 12,4, no jest to już jakieś odchylenie. Ale jeżeli w treści polecenia mamy napisane oblicz współczynnik zmienności stażu pracy dla obu przedsiębiorstw naraz, no to my musimy to odchylenie standardowe, które otrzymaliśmy, porównać do średniej arytmetycznej ogółem, czyli tak zwanej średniej dla podgrup, policzyć, podzielić przez siebie, czyli wyznaczyć tak zwany współczynnik zmienności, czyli zróżnicowania, dyspersji, rozproszenia. Jakkolwiek byśmy to nie nazwali, po prostu odchylenie dzielimy przez średnią, czyli podstawiamy do wzoru na współczynnik zmienności ten klasyczny. Klasyczny, ponieważ dzielimy miarę klasyczną przez miarę klasyczną. Każda miara, która bazuje na średniej arytmetycznej lub nią jest, to po prostu miara klasyczna. W tej sytuacji, jeżeli podzielimy nasze odchylenie przez średnią, a potem ewentualnie, jeżeli ktoś chce, to przemnożymy razy 100%, otrzymujemy wynik 26,8%, bo tylko jakby w ujęciu procentowym można wygodnie jest wykonać
interpretację jasno zrozumiałą dla naszego odbiorcy. Wówczas możemy napisać interpretację taką, może być oczywiście inna. Ważne, żeby, tak jak mówię, odbiorca nas zrozumiał, o co nam chodzi. Czyli staż pracy pracowników, ale ogółu pracowników, różnił się od średniej stażu, znowu zwróćcie uwagę, ogółu pracowników, przeciętnie o 26,8%. Ok, mamy podano taką interpretację, jak to odchylenie stanowi w średniej 26,8%, ale teraz często jest pytanie, czy te przedsiębiorstwa razem, czy one pod względem stażu pracy różnią się, czyli jakby pracownicy mają różne poziomy swojego stażu pracy, a może jednak wszyscy pracownicy mają podobny staż pracy i podobne doświadczenie, powiedzmy, zawodowe, praktyczne. A jak wiemy, współczynnik zmienności klasyczny, czy nawet ten pozycyjny, zawsze przyjmuje wartości od 0 do 1. Im niższa wartość, tym niższa zmienność, czyli wszyscy są bardziej do siebie podobni. W tej sytuacji możemy powiedzieć, że jeżeli nasz współczynnik zmienności, ten klasyczny, zawiera się między 0,1 a 0,3, ja mam akurat takie widełki, wy możecie mieć inne. Możemy w tym momencie powiedzieć, że zróżnicowanie naszej zbiorowości, czyli ogółu pracowników, pod względem stażu pracy cechuje słaba zmienność.